Urszula Kozłowska, autobus. Choć za oknem chłodny ranek, w trasę gna autobus Janek. W dal go niosą wielkie koła, wum, donośnie silnik woła. Nim wyjedzie na ulicę, wpada na benzyny łyczek. A gdy już się nią uraczy, w mig gotowy jest do pracy. Chcesz, by zawiózł gdzieś cię Janek? Biegnij szybko na przystanek. Dnia każdego na przystankach czeka ludzi tłum na Janka. Wszyscy do swych zajęć spieszą, trudno byłoby iść pieszo. Cs, autobus drzwi otwiera, bardzo dba o pasażera. Proszę wsiąść, skasować bilet, odjeżdżamy już za chwilę. Chcesz, by zawiózł gdzieś cię Janek? Biegnij szybko na przystanek. Chyba zaraz się rozpada, więc pospiesznie każdy wsiada. Janek dachem wszystkim służy, by nie przemógł nikt w podróży. Miejsc brakuje? A to kłopot. Starszy pan ma iść piechotą? Nie, ktoś miejsca mu ustąpi, nasz autobus w to nie wątpi. Chcesz, by zawiózł gdzieś cię Janek? Biegnij szybko na przystanek. Tuż przed Jankiem skrzyżowanie. Czy nic złego się nie stanie? Samochodów sznur się spieszy, na chodnikach mnóstwo pieszych. Brum, uważaj, Mercedesie, stój, wywrotko, gdzie cię niesie? To się może skończyć kraksą. Pip, bip, Janek włącza klakson. Chcesz, by zawiózł gdzieś cię Janek? Biegnij szybko na przystanek. Janek wszystkich porozwozi, z nim nikomu nic nie grozi. Niezawodny, silny, duży, pasażerom dobrze służy. Wozi ludzi do wieczora, a gdy z pracą się upora, śpi w zajezdni z kolegami. Jutro znów się spotka z nami. Chcesz, by zawiózł gdzieś cię Janek? Biegnij szybko na przystanek.